Cześć! Dzisiaj chciałem przedstawić Wam retroklona opartego na oryginalnych zasadach D&D z 1974 roku. Pogadamy sobie krótko o Whitebox Fantastic Medieval Adventure Game. Wreszcie po długich mękach dotarły do mnie egzemplarze zarówno w miękkiej, jak i w twardej oprawie więc myślę, że warto pokazać, jak ten podręcznik prezentuje się w obu wydaniach. Dobra, to zacznijmy sobie od tego, czym w ogóle jest Whitebox. W 2008 lub 2009 roku, nie pamiętam dokładnie, Matt Finch opublikował retroklona o nazwie Swords and Wizardry Whitebox. Był to podręcznik, który miał opierać się na podstawowych zasadach Dungeons and Dragons z 1974 roku. Matt starał się uporządkować zasady i przedstawić je w przystępny sposób, ponieważ oryginał Kregaksa był strumieniem myśli, które czytało się dość ciężko. Ta zredagowana i wyczyszczona wersja pierwotnego DND okazała się sukcesem i znalazła uznanie wśród wielu fanów OSR-u. Warto dodać, że została ona naprawdę sprawnie przetłumaczona na język polski i w wersji PDF dostępna jest za darmo, tak samo jak anglojęzyczny oryginał. Link do polskiej wersji zamieszczę w opisie wideo. Ze względu na sukces, Matt Finch zaczął rozszerzać markę Swords Wizardry, rozbudowując ją. I tworząc coś na wzór współczesnego DND na starych zasadach. Ludzie, którzy grali w Swords Wizardry White Box, wiedzą, że ma on kilka błędów i niejasności, które umknęły Finchowi i jego redakcji. Stąd w 2016 roku Charlie Mason poprawił dzieło Mata, zredagował je i wydał za własne pieniądze Whitebox Fantastic Medieval Adventure Game. Ok, to mamy za sobą krótką lekcję historii, więc przejdźmy teraz do podręcznika. Oba egzemplarze, które tu widzicie, są zakupione jako print on demand, natomiast w postaci PDF gra jest całkowicie darmowa i możecie pobrać ją na Drive2RPG. Link będzie dostępny w opisie wideo. Nie wiem, czy jest sens skupiać się na fizycznym wykonaniu, natomiast myślę, że warto jedynie powiedzieć, że twarda oprawa przyszła do mnie właśnie z Drive2 i chyba tylko tam można ją zakupić, natomiast egzemplarz w miękkiej zamówiłem z Lulu.com. Link również wrzucę w opisie. Bardzo podoba mi się ilustracja na okładce. Ogólnie cały ten podręcznik wypełniony jest takimi klasycznymi ilustracjami w bardzo oldschoolowym stylu. Nie są to dzieła sztuki, ale nadają podręcznikowi świetnego klimatu przygody i zdecydowanie są wartością dodaną do całej pozycji. Po otwarciu książki widzimy spis treści i przemowę Charlie'ego. Na następnej stronie przechodzimy od razu do zasad. Bardzo podoba mi się, że pierwszą rzeczą, jaką możemy przeczytać w tej sekcji to tak zwane Rule Zero, które tutaj widnieje jako zasada numer jeden. Zasada ta mówi, że wszystko, co znajdziemy w tym podręczniku, może być dowolnie zmienione i zachęca nas do tego, by zasady modyfikować i tworzyć własne. Choć na pierwszy rzut oka nie wydaje się to coś odkrywczego, to z ciekawości sprawdziłem, czy znajdziemy takie wpisy w podręcznikach do obecnych edycji dnd, i z przykrością muszę stwierdzić, że tego tam nie ma. Dopiero w podręczniku do Mistrza Podziemi w piątej edycji, na przykład, na stronie 263. Jest informacja o tym, że zasady są wskazówkami. No dobra, przechodzimy do tworzenia postaci. W Whiteboxie postać tworzymy rzucając 3K6 na każdy z klasycznych atrybutów. Nie ma przerzutów. W grze występują tylko trzy modyfikatory z atrybutów: minus 1, 0, plus 1. W zdecydowanej większości przypadków nasi bohaterowie będą mieli zerowy modyfikator przy swoich atrybutach. Ważną rzeczą jest fakt, że jeśli uda nam się wyrzucić w którymś z nich 15 lub więcej, możemy otrzymać bonus do doświadczenia w zależności od tego, jaką klasę wybierzemy. Na przykład, jeśli wylosujemy siłę większą niż 15, możemy zdecydować się na Wojownika, ponieważ ten atrybut odpowiada u niego za bonus do punktu doświadczenia. Gdy mamy już swoje statystyki, to wybieramy klasę. Do wyboru klasyka gatunku. Wojownik, kapłan, użytkownik magii lub złodziej. Przelecę teraz pobieżnie po klasach, żebyście mogli mniej więcej zobaczyć, o co tutaj chodzi. Na początek, kapłan, czyli mieszanka wojownika i czarodzieja. Dopiero na drugim poziomie zyskuje dostęp do czarów. Jego rzuty obronne są dość słabe, ale posiada umiejętność odegnania nieumarłych. By awansować, potrzebuje niewielu punktów doświadczenia, ustępując w tym jedynie złodziejowi, a na startowych poziomach rozwija kości życia tak samo jak wojownik. Co to znaczy rozwija kości życia, spytacie? Już tłumaczę. O tutaj. Kość życia to zawsze 1k6. Jeśli na pierwszym poziomie wasz kapłan ma jedną kość życia, to znaczy, że rzucacie 1k6 i to są wasze chapeki. Gdy awansujecie na drugi poziom, otrzymujecie dwie kości. Wtedy to rzucacie 2k6 i wynik, który wyrzucicie, jest waszą nową pulą punktów życia. Nie dodajecie tego do wcześniejszych chapeków, lecz zastępujecie nowym wynikiem tylko jeśli jest on wyższy. Niż wasze dotychczasowe hapeki. Przyznam, że to bardzo fajny pomysł i bardzo mi się taka mechanika podoba. Okej, okay. idąc dalej, przechodzimy do wojownika. Klasyczny fighter. Jako jedyny rozwija wysoką premię do trafienia, ma dobry rzut obronny, bardzo dobre kości życia i umiejętność bojową, dającą dodatkowy atak w pewnych sytuacjach. Wadą wojownika może być duża ilość punktów doświadczenia potrzebna do awansu postaci. Zdecydowanie więcej niż na przykład złodziej. Dalej mamy użytkownika magii. To jest klasa, która awansuje najdłużej, czyli wymaga największej ilości punktów doświadczenia. Ma rzut obronny porównywalny z wojownikiem, niską premię do trafienia, słabe kości życia, ale za to ma dostęp do zaklęć już na pierwszym poziomie. A uwierzcie mi, to jest coś. Whitebox nie ukrywa nawet, że wraz z awansem ta klasa powoli staje się najpotężniejszą ze wszystkich. Jednak by do tego dotrwać. Musi przeżyć. A to niekoniecznie będzie takie łatwe. Ostatnią klasą jest Złodziej, którego możemy kojarzyć z Łotrzykiem, jednak nie do końca będzie to to samo. Złodziej ma naprawdę dobry rzut obronny, awansuje najszybciej ze wszystkich klas, ma kości życia takie same jak kapłan i tak samo rozwija premię do ataku. Oprócz tego, jako jedyny posiada coś na wzór umiejętności. Zdolność, Złodziejstwo, jest rozwijana wraz z awansem postaci i wykonuje się ją rzutem K6. Na pierwszym poziomie nasza szansa na sukces to 2x6, ale rośnie wraz ze zdobywanym doświadczeniem i maksymalnie możemy osiągnąć ją w wartości 5 na 6 Złodziejstwo nie ma zdefiniowanego opisu, więc to mistrz gry i gracz muszą dogadać się, co wchodzi w jego zakres. Mogą to być na przykład skrywanie się, ciche poruszanie, rozbrojanie zamków czy inne podobne aktywności. Ok, to następnym rozdziałem są rasy. Działają one na dwa sposoby. Albo wybieramy sobie rasę i klasę jak w klasycznych DDK, albo używamy rasy jako klasy. Jeśli wybieramy pierwszy wariant, krasnolud na przykład, o tutaj, może wybrać tylko klasę złodzieja lub wojownika ze względu na silne rasowe bonusy, które posiada, i może awansować w tych klasach maksymalnie na szósty poziom. Używamy wtedy do awansu tabelki znajdującej się przy wybranej klasie. Jeśli natomiast wybierzemy rasę jako klasę, znaczy to, że naszą klasą będzie na przykład elf. Czyli ktoś będzie grał kapłanem, ktoś złodziejem, a ktoś klasą elf. Mamy tutaj tabelkę, która pokazuje nam, jak wygląda rozwój dla rasy jako klasy. W dalszej części dla gracza mamy rozdział z ekwipunkiem, zasady walki i wiele alternatywnych zasad dla inicjatywy czy rzutów obronnych. I co ciekawe, domyślnie Whitebox, zarówno jak D&D z lat 70, używa malejącej klasy pancerza. Na szczęście dla mnie, przy każdej wartości w nawiasie podany jest odpowiednik dla rosnącej klasy pancerza. Ostatnim rozdziałem w tej części jest lista zaklęć. Nie będę rozwodził się nad nimi, bo nie chcę przedłużać tego wideo, ale możecie sami sobie zobaczyć, jak zwięźle i prosto są one rozpisane. Niektóre z nich to dosłownie jedno zdanie. Bardzo mi się takie podejście podoba i zdecydowanie jestem jego fanem. Na tym kończymy część dla gracza i zaczyna się ta dla mistrza gry, czyli kolejny raz klasyka. Jak prowadzić grę, jak tworzyć spotkania, skarb? Znajdziemy tu wiele tabel, których możemy użyć do losowych spotkań w zależności od tego, czy bohaterowie są w dziczy, czy w podziemiach. Ważnym punktem tej części jest opis tego, jak rozdawać skarb. Dlaczego jest to ważne, spytacie? A to dlatego, że skarb jest głównym źródłem punktów doświadczenia, które zdobywają postaci graczy. Jedna sztuka złota to jeden punkt doświadczenia. Za każde pokonanie potwora gracze również otrzymają pedeki, ale zdecydowanie więcej dostaną za ograbienie jego leża. Przedostatni rozdział to naprawdę obszerny bestiariusz, w którym podobnie jak w spisie zaklęć, bloki z potworami są bardzo krótkie i proste. Jednak niech ta prostota Was nie zmyli. Każda z istot jest przemyślana i wiele z nich ma unikatowe specjalne zdolności. Bardzo lubię rozwiązanie z podawaniem kości życia przy potworach, bo dzięki temu taki gnol na przykład, który ma dwie kości życia, może mieć HP-ków 12 lub 2. Ilość potworów jest spora. Ale nie ma też problemu ze stworzeniem sobie jakiegoś własnego. Schemat jest bardzo, bardzo prosty. Ostatni rozdział to skarby. Działa sztuki, klejnoty, złoto, magiczne przedmioty, eliksiry, przeklęte przedmioty, czego dusza zapragnie. Znajdziecie tutaj wiele klasycznych, dedykowych artefaktów, jak na przykład talia wielu rzeczy. Cały podręcznik zamyka nam karta postaci i strona z miejscem na house rule. Choć jest to jedna strona, to autor zdaje się przypominać nam że możemy śmiało tworzyć własne zasady, do czego zachęca nas również wielokrotnie w trakcie czytania samego podręcznika. Ciekawostką może być fakt, że jeden z najlepszych dodatków do Whiteboxa jest autorstwa Szymona Piechy i zawiera on m.in. klasę Paladyna. Link do tej pozycji też zamieszczę w opisie wideo. Dobra, to chyba tyle. Mam nadzieję, że choć nieco przedstawiłem Wam Whiteboxa i zachęciłem do zapoznania się bliżej z tym produktem, zwłaszcza, że jest on darmowy, za jakieś dwa miesiące z hakiem, gdy skończymy kampanię, którą obecnie gramy w systemie Lamentations of the Flame Princess, mam zamiar ruszyć z kampanią Whiteboxa, którą zaczniemy od tej przygody właśnie tutaj. Kurs Chateau. swoją drogą, bardzo dobry produkt. A teraz na koniec konkurs. Zasady są proste. Musicie udać się na mój fanpage na Facebooku, do którego link również macie w opisie wideo, następnie polubić post z tym wideo, które właśnie teraz oglądacie, i w komentarzu dać pomysł na monstrum, które chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku Potwora na Sesję. Konkurs trwa do czwartku do godziny 19. Dla osoby, która zbierze najwięcej polubień pod swoim pomysłem, mam podręcznik Whiteboxa w miękkiej oprawie oraz przygotuję odcinek ze zwycięskim potworem. I to by było na tyle. Tymczasem zapraszam Was do udziału w zabawie, do subskrybowania, udostępniania kanału i lajkowania fanpage'a na Facebooku. Pamiętajcie by dać łapkę w górę, jeżeli wideo się podobało lub łapkę w dół, jeżeli nie przypadło Wam do gustu. Dzięki wielkie za uwagę i do następnego razu. Cześć!